Witajcie drodzy moi widzowie, pokażę wam dzisiaj fajną ciekawostkę. Dzisiaj sobie będę robił fajne takie jedzonko z takimi kiełbaskę z serkiem będę sobie robił. Dziś takie fajne naszykuję na śniadanko. Teraz jest w piekarniku. Na to sobie tak chlebka położyłem. Pod tym serkiem dałem właśnie kiełbaskę, kawałek ogórka i teraz będzie, no, tak sobie naszykowałem właśnie teraz na śniadanko. O, teraz będę właśnie kosztował, o. Takie fajne dziś na śniadanko sobie zrobiłem. Fajnego czy smaku z ogórkiem i z kiełbaską i ze serkiem. Bardzo pychota, smaczne. Można sobie, wiadomo, jak to woli. Zawsze coś można sobie naszykować, takie coś na śniadanko. No. Bardzo smaczne. Z ogóreczkiem. Kiełbaska kawałek. No, na śniadanko. No, zrobiłem sobie taki fajny, taki podpiekanym, fajnym tym właśnie kanapeczkę, no. Wyciągłem ją z piekarnika i sobie tak go z serka dałem i lubię takie właśnie podpiekane, no. No, wiadomo, już tak trzeba wszystkiego jeść takiego dla odmiany. Troszku serka z ogórkiem, trochę kiełbasa. Wiadomo. Czasem można sobie zjeść też taką sałatę. Też wziąć można na kanapeczkę dać. No. A ja teraz sobie właśnie tego mówię, zrobię kanapeczkę z ogórkiem i serek, ogórek i kiełbaska. No, na śniadanko. Za chwilę sobie jeszcze tak zrobię właśnie pota, zrobię se tak jeszcze do tego herbatkę i będę sobie tak właśnie będę sobie popijał i będę sobie smacznie to zajadał. No. Także mówię, no. Teraz kwestia jest taka, że wszystkiego dla odmiany troszkę trzeba jeść też i jakieś warzywa. No. Bo jest bardzo dużo witamin. No. I też można jeść do tego rzodkieweczkę. No. Także mówię, no, ja to tam sobie tylko na śniadanko takie zrobiłem właśnie kanapeczkę, ogórek, kiełbaska i do tego serek. Pod spód dałem ogórka, pod ser i kiełbaski i tego. Ja tak sobie lubię zjeść, bo tak wiesz, tak jest bardzo smaczne. No. Także mówię, no. Wszystkiego sobie jem właśnie po trochu. No, to tyle. Zapraszamy do kolejnego mojego filmu.